Cześć wszystkim. Chris Rudolf, Mieczysław Bielak. Witaj, witajcie. Słuchajcie, mamy taką informację, zajawkę 24-26 września, co jest w tym miesiącu. Czyli piątek, sobota, niedziela. Organizujemy wyjazdowe spotkanie przyjaciół, takie warsztatowe na Kujawach w ośrodku agroturystycznym. Na razie nie podajemy konkretnego adresu, bo jeszcze nie dogadaliśmy wszystkich szczegółów, ale jak ten filmik się pojawi na antenie, to wtedy już będziecie mieli w opisach dokładne informacje, co, jak i gdzie. No i zapraszamy serdecznie. Mietek będzie miał wykłady, ja będę miał wykłady, kuchnia wspólna, przywozimy swoje produkty, razem integrujemy się, gotujemy sobie oczywiście wegetariańsko. Tak. Są trzy domki, trzy apartamenciki, dużo zwierzątek, które można pogłaskać, przytulić, no i wiele atrakcji. Piękna przyroda, piękne krajobrazy. A dlaczego robimy to spotkanie? Matrix ciągle jako system testuje nas, egzaminuje i zaskakuje różnymi represjami w kierunku ludzi. I chodzi o to, żeby rozpoznawać to wszystko jako pewną grę, pewne egzaminy, które przychodzą do naszego hologramu życia i żeby sobie po prostu poradzić z tym wszystkim bez generowania emocji, tylko po prostu, żeby to przepuszczać przez siebie i robić swoje. Także zapraszamy. 24, 25, 26 września, czyli piątek, sobota, niedziela. Tak, wieczorem w piątek spotykamy się, zjeżdżamy wszyscy, robimy wieczorek integracyjny. Oczywiście mówimy o rozwoju świadomości, o duchowości i tak dalej. Później mamy zajęcia sobotę i w niedzielę około 15 rozjeżdżamy się do domów. Tak. Ten temat już przećwiczyliśmy kiedyś z Mietkiem w zeszłym roku. Bardzo fajnie tam to wyszło. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. No i ilość miejsc ograniczona. Wszystko inne będziecie mieli w opisach. Tak. Także zapraszamy. Cześć. Cześć. Witajcie, kochani. Festiwal Wdzięczności. Jakie cudowne miejsce, żeby być w ten właśnie wspaniały lipcowy wieczór praktycznie. Witamy serdecznie. Nazywam się Agnieszka. Ja jestem Artur. I wspólnie tworzymy duet Ananda. Zagramy dla Was dzisiaj mantry, utwory instrumentalne, które sami stworzyliśmy. Ogólnie rodzaj naszej muzyki postanowiliśmy nazwać muzyką duszy, ponieważ jest to muzyka, która otwiera naszą duszę, która pozwala nam czuć ją głębiej i bardziej. Kilka słów zawsze opowiem Wam o mantrze, którą będziemy śpiewać, ponieważ one są nie po polsku, a zawsze dobrze wiedzieć, co się śpiewa bądź czego się słucha. Na tej scenie było dużo powiedziane o mocy słów i to jest wspaniałe, że tacy cudowni ludzie z taką wysoką świadomością są tutaj, żeby Was inspirować, żeby nas inspirować. Bardzo jestem za to wdzięczna i gramy dzisiaj dla Was nasz 12 koncert na trasie koncertowej Ananda Bliss Tour i pragniemy przynosić Wam błogość, obudzić w Was taką radość, poczucie radości, błogości, lekkości i takie przeświadczenie, że można żyć właśnie w takim stanie na co dzień, że nie trzeba walczyć, nie trzeba zmagać się z rzeczywistością, można to po prostu puścić i w momencie, kiedy jesteśmy w tym stanie radości, błogości, uśmiechu, wtedy wszystko układa się po naszej myśli. Zaczniemy od utworu Four Elements, który sprowadzi nas do tu i teraz. Zagramy go dla Was na misach tybetańskich i na Hengpan. I ogólnie będziemy Wam dziś prezentować instrumenty z całego świata, ponieważ jesteśmy z Londynu i to miasto nas bardzo inspiruje swoją różnorodnością, wielokulturowością, a także przyniosło miłość do instrumentów hinduskich. Ja gram na harmonium, Artur na tabli i na flecie bansuri. I z przyjemnością podzielimy się z Wami tą muzyką. Więc zaczniemy od bardzo spokojnego utworu Four Elements.
Dodam jeszcze, że z przodu naszego magicznego dywanu jest ołtarz. Ja interesuję się magią anielską i wspieram całą moc tego, tego, co wydarzamy. Wspieram Was w Waszych intencjach i w tym, o czym marzycie. I zapalę teraz świecę właśnie w intencji Waszych marzeń, intencji tego, co chcielibyście, żeby w Waszym życiu się zmieniło po tym festiwalu. Jak chcielibyście, żeby było jeszcze lepiej? Zatem wszystkie te intencje zapraszam Was, możecie w płomień świecy symbolicznie wrzucić. I niech one się wzniosą do nieba, tak jak ten sam. Dziękuję. Cześć wszystkim, Chris Rudolf, Moc Naszych Serc. Jesteśmy na Festiwalu Wdzięczności w Bieszczadach. No i kogo my tu widzimy? Duet Ananda, dobrze mówię? Tak. Tak jest, witajcie, hej. Opowiedzcie coś o sobie. Jak powstał ten duet? Co Was doprowadziło do grania takiej muzyki? Jakieś takie, widzę klimaty trochę... ojej. Różne, tak. No generalnie miłość, bo jesteśmy parą, nie tylko duetem muzycznym, a jesteśmy też parą życiową. O, miło. I po prostu ja jestem muzykiem i chyba to jakby zaraziłem tutaj Agunię do tworzenia i działania w muzyce, natomiast Agunia mnie zainspirowała mantrami, czego nie było wcześniej w moim życiu i tak to się jakoś połączyło wszystko pięknie. Długo już działacie? Zaczęło się w ogóle od kręgów bębniarskich, które organizowaliśmy dla znajomych po warsztatach Akademii Ducha. Totalnie zaraziłam się grą na bębnach i po powrocie do Londynu zaczęłam organizować właśnie takie kręgi, gdzie graliśmy na bębnach różnych. Kiedy Artur przyjechał do Londynu, to jakby nabrało mocy, no i zaczęły się pojawiać nowe instrumenty. I w efekcie w zeszłym roku, który był taki niesamowity, magiczny czas, kiedy można było spojrzeć w głąb siebie i było więcej przestrzeni na to, żeby robić to, co się kocha, zaczęliśmy dużo grać, śpiewać mantry i postanowiliśmy, że to jest to właśnie, co chcemy robić. Bije z Was taka pozytywna energia miłości, radości. Fajnie na Was się patrzy, fajnie się Was słucha. Czy inspirujecie się jakimś tam, nie wiem, no, filozofią, na przykład buddyzmem, czy hinduizmem, czymś takim? Czy to po prostu Wasza indywidualna ścieżka rozwoju duchowego? Czerpiemy z różnych źródeł, aczkolwiek nie jesteśmy jacyś tacy, żeby tylko coś, na przykład tylko buddyzm. Buddyzm jest piękny i tak. Hinduizm też. Ale wyciągamy z tego jakby takie rzeczy, które, że tak powiem, z nami rezonują. I są taką uniwersalną prawdą. Tak. Bo w każdej z tych filozofii czy religii znajdzie się właśnie ten taki wspólny mianownik, który jest po prostu prawdą. Dokładnie. A reszta z serducha i lecimy. A że mieszkamy w Londynie, który jest bardzo wielokulturowy, mamy tam dużo inspiracji właśnie, jeżeli chodzi o muzykę indyjską, bo gramy na harmonium, na tabli, flecie banzuri. Tak, ja jestem bardzo zainspirowany mistrzostwem muzyków indyjskich. Chodzi o klasyczną muzykę indyjską, na przykład ragi. Oni tam są mistrzami w tym, co robią. I dlatego też w moim życiu pojawiły się instrumenty indyjskie.
No i to jest bardzo... A na sitarze już gracie? To jest gracie. Następny instrument w kolejce. Tak, już jest. Gracie dużo koncertów w Londynie, w Wielkiej Brytanii, czy tak? Coraz więcej. Tak, coraz więcej. Myślę, że teraz będziemy właśnie na tym się najbardziej skupiać. Na sztuce oczywiście też, na warsztatach dla ludzi, warsztatach rytmu i bębnienia. Tak. I sztuki, to czym ja się zajmuję prywatnie. Natomiast tak, wow. Za chwilę przeleci nad nami samolot. Czegoś takiego nikt nie widział. No, akurat podczas waszego wywiadu. Słuchajcie. Bardzo fajny przerywnik taki, bardzo, rzekłbym nawet z filmów akcji prawie. Znoszący, prawda? Tak. Albo z nieba zlatuje. Tak, ale jak inspiracja. Powtarzam jeszcze raz, fajnie się na was patrzy, czuć tą miłość w was i emanujecie ją na prawo i lewo. Z przyjemnością robię ten wywiad. To powiedzcie coś jeszcze o sobie. Dziękuję bardzo. No to jest nasz cel, właśnie nasz Ananda, to znaczy właśnie taki właśnie, błogostan. Właśnie, nazwa zespołu, tak, o tym mówię. I to jest to, co chcemy ludziom pokazywać, że nie trzeba się umartwiać, nie trzeba się troszczyć, tak, żeby się rozwijać, czy żeby zdobywać doświadczenie. Niektórzy tak twierdzą, że to przez cierpienie ma być, a to nie. Może być w lekkości. Może być, ale nie musi. Może być w radości. To jest kwestia wyboru. Tak. Kto kocha cierpienie, niech cierpi, tak? Dokładnie. A my się uśmiechamy, wolna. Kochamy życie, kochamy siebie. I kochamy muzykę, tak, oraz bycie w kreacji, czyli tworzenie, bo to jest właśnie ten klucz do bycia w tu i teraz. Macie jakieś przesłanie dla naszych widzów, dla ludzkości? Co chcielibyście przekazać tym razem słowami? Wow, to jest duże pytanie. Tak, no generalnie może bądźmy wdzięczni. Jesteśmy teraz na festiwalu wdzięczności i to jest naprawdę wielka moc, być wdzięcznym za to, że możemy jeść, że mamy nogi, że mamy ręce, za wszystko można być wdzięczny. Ale i to jest mega siła. Żyjemy w mega ciekawych czasach, słuchajcie. My wybraliśmy, żeby tu być. Także bądźmy wdzięczni za to, że jesteśmy w tym procesie tej transformacji ludzkości, Ziemi, wszystkiego, wszechświata. Także to jest naprawdę wspaniałe i bądźmy wdzięczni. Tak. Dziękuję. Dziękuję wam bardzo za ten piękny wywiad. Przejąłem od was dużo pozytywnej energii, z czego się też bardzo cieszę i to moja prywatna korzyść. Jestem wam wdzięczny za to, że mogliśmy porozmawiać, posłuchać was. No i teraz, że mogłem nagrać ten reportaż dla naszych widzów kanału Mocy Naszych Serc. Cudownie. Pięknie dziękuję. Dziękujemy. Dzięki wam. Wszystkiego najwspanialszego dla was. Dla ciebie. Dla ciebie też. Dzięki. Właśnie dzisiejsze słowa Beaty Sochy tak bardzo zarezonowały z tą mantrą, ponieważ to my jesteśmy sobie największym nauczycielem. Czas guru już się skończył. Teraz rozpoznajemy to własne światło w sobie i tam szukamy odpowiedzi. I ta mantra właśnie nawiązuje do tego bardzo silnie. Wspaniale.